Hej, tu Dalmar, witam w XCOMie, nowym XCOMie, czyli Enemy Within. Słuchajcie, pomówiłem się troszeczkę, tak wygląda teraz moja ekipa i pokażę kilka rzeczy. Czyli tak, wyjdźmy sobie tutaj. To jest nasza nowa koleżanka, ona jest jeszcze niedoświadczona. Przyznacie, że ładne ma imię, no cóż, wyjdzie wojna, nie wybiera. To jest mój pomysł, to nie tak, że tak w grze jest. I można sobie dostosowywać tych żołnierzy. Wszystkie te dodatki w stylu, nie wiem, tam wyposażenie, włosy, hełm i tym podobne były już wcześniej w jednym z DLC do starego UFO. Wróćmy do wyglądu tej pani. Można pokolorować jej włosy. Ja uznałem, że akurat Monika przefarbowała się ostatnio na fioletowo i pod ten kolorek włosów dobrała sobie właśnie kolor pancerza. Pancerze też są tam różne kurtki i tym podobne gadżety. Natomiast to, co właśnie pojawiło się jako nowe w tym dodatku, to jest to, że możemy wybrać język, w jakim gada nasz żołnierz. Polski. Jest. Affirmativo. Aj, aj. Bien, commandant. Komanda. Pozycja konfirmata. Spoko. No i ten. Prijeta. Enseguida. Monika Bellucci jest Włoszką, nie? No. To jest jedno. Oprócz tego mamy Duńczyka, szeregowca Olsena. Pokaż się bliżej w pancerzyku. Grenadier, dlatego na czarno. Szturmowca Imperium. Mohameda. Oraz naszą panią snajper, Zuzę, z której zrobiliśmy blondynkę. Ona jest Rosjanką, więc tam, żeby było wszystko pod kolor. No i dobra, rozpoczynamy misję. A, tu jest jeszcze fajna opcja, udostępnienie przedmiotów. To umożliwia zrzucenie sprzętu wszystkim tym, którzy... Sprzęt jest drogi, wiadomo, więc wszyscy ci, którzy nie jadą na misję, mogą... Nie trzeba z nich ściągać sprzętu, czyli tego jednego pancerza wspomaganego, na którego nas aktualnie było stać. I przydzielać go do żołnierza, który może iść, bo ten, który nie jedzie akurat, go posiada, więc to co oszczędza w przyszłości trochę klikania. To jest fajne. Rozpoczynamy atak. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Jakaś nowa mapka chyba. Nowa... Uderzeniowy 1, tu centrala. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. Co my tu mamy? Tu jest mur. Czyli będziemy raczej w lewo i do góry się poruszać. Dobrze. Są dwa pojemniki z meldem, czyli znów jest to samo. Ja sobie zapiszę na początek stan gry. Poproszę puste miejsce zapis. Dalej. Dobra. I rozpoczynamy rozstawianie się. Kim ty jesteś? Mohamed. Mohamed, do przodu. Już się za to biorę. Stań tutaj, rozejrzyj się. Thor Olsen. Załatwione. Nie ma duńskiego, więc gadasz po polsku. Zuza. Poproszę ustawić się na górę. Ja poszła. Tak jest, ty poszła. Widzę przeciwnika. Pytanie, czy ci od razu zdejmą? Chętnie bym cię zostawił na górze, ale... Wypełniają. Monika Bellucci. Bellucci tu. I Warta. Zostawiłbym snajpera na dachu, ale jest jak dwóch obcych na nim skoncentruję swoją siłę ognia. Nie posiadam jeszcze pancerzy.
podładowali się tam. Jeden, o, to jest taka umiejętność obcych, gdzie jeden drugiemu daje jeden do życia, że tak się wyrażę. Z drugiej strony podchodzą. To tak. Ile zadaje granat? 3 czy 4? No ty możesz tylko za 25 strzelić. Ktoś tu ma lepszą pozycję strzelecką? 32%. Czy ty jak podejdziesz sobie tutaj, to kogoś zobaczysz, nie zobaczysz? Trzeba było od razu tutaj wyjść, nie? Nie wiem, taki zasięg był. A rzucisz granatem w tym kierunku? Żeby dostać od razu awans? Nie rzucisz. Dobra. Pani snajper, nie ryzykujemy, nie? Snajper oddał pierwszy strzał w tej wojnie. Ale właśnie przez to, że nasz kochany obcy ma... Już tam idę. Podejdź. Nie warta, tylko strzał. Anuluj, anuluj wartę. Spróbowałeś. Cholera, wróg nadal stoi. Czy to oznacza, że on zginie? Nie możemy na to pozwolić. Podejdź tu. Już się za to biorę. Tak, żeby fala nie dosięgnęła tego. Dobra. Niech będzie w ten sposób. O ty, koleżanko, no cóż, warta. Tracą pozycję za pozycją. Gdzieś są z tej i z tej strony. Dobra. I teraz spróbujemy mimo wszystko. Nie widzisz go jeszcze, no i nawet dobrze. Snajper potrzebuje całej tury na przygotowanie. Ty możesz strzelać, to strzelaj chłopie, nawet się nie czaj. Podło. Niestety broń ciężka ma dosyć dużą karę do ataku. Siewie. Ciekawy gadżet w polu widzenia. Jest melt, tak? Jedna tura. O, ale tam jest jakiś obcy. Nie będę ryzykował. Dobra. Koleżanko. Strzelasz. No Monika. Miałaś się postarać, Beluci. Nie rozumiem co mówisz, ale nie podobało mi się to. Ktoś jeszcze? Nie. Jak się kończyło tury? Dobrze, dwa razy się ruszył, więc nic z tego nie będzie. Niestety utraciłem pojemnik z meldem. Tak bywa. Tak się zdarza. 52%. Strzelaj! Co za dzień. Też tak myślę. Ruszam do celu. Nie widzisz go. Jak słodko. To przeładuj. Gotów do akcji. Wychażu. No i ty nikogo nie widzisz. Tyle walki było, żeby wejść na górę i nic. Masz granat? Masz. Pamiętam, że był taki myk,
że jeśli widział jakiś człowiek, to snajper mógł strzelać w poprzedniej części. 65%. No i bądź twarda, no. Twoja szansa. Dobrze. Monika Bellucci trafiła. Ktoś może się ruszyć? Nie, kończymy turę. W zasadzie mogłem tobą zejść z tego. Tam jest przeciwnik. Schowaj się w wagonie. Ops. I 4 tury na to, żeby dostać melt w swoje ręce. Oni byli gdzieś tam. Zasuwaj. Pani snajper. Warta. Jak ktoś podejdzie, to w dynkę. A my lecimy po melt. Słyszycie to? Słyszymy, jest. Dlaczego strzelasz? Dobrze. Cholera, blisko było. Jest drugi. Świetnie, o to chodziło. Bo to jest nasz pancerniak, Thor Olsen. Poznajcie. Przywitajcie się. Cel namierzony. O! Co to tu przygnało? Koledzy w garażu są jeszcze. Jaka niespodzianka. A ty dalej nic nie widzisz, Boże. To tu. Jest, wypełniają. No i tu trzeba byłoby się wykazać lekką agresją. Monika Bellucci, zasuwasz. Chyba się uda. Chyba się uda, to jak tak się dobrze poszło, to tytuł. Podzielimy się na 2 zespoły i Warta. No i teraz co ta dwójka zrobi? Mam nadzieję, że mojego Thora Olsena. Okej. Okay. Ten się zamortyzował, znaczy podładował. I pudłujesz. Tak jest. Bierzemy melt. Żebyśmy nie zapomnieli. No i świetnie. To. Czy ty masz jeszcze pocisk? Nie masz. Do tamtego, żeby zabić, nie dorzucisz. Poproszę panią snajper. 35% i tylko w tego, tak? Pojechali! Nikogo nie widzisz, to jeszcze bliżej. Dobrze. Tu musimy coś wymyślić. Na przykład tu. I teraz strzelasz, jak już jesteś. Pięknie, 27%, taki strzał. Tak. Tymczasem wy. Podejdź do busa z tyłu. Ty, koleżanko Warta, poczekasz na kolegę. Dobrze. Świetnie. Nie. Mnie nie charaszo. No, w oczy nie charaszo. Ale zakładam, że koleżanka teraz 35%. Coś z ciebie za snajper. Strzał w głowę 35%. Dawaj.
pudło. Za co ci płacę? No i teraz Morten Olsen musi pomóc. Zaraz tam będę. Chodź. Tak jest. Papa. Nie będziemy... Dobra robota, uderzeniowy jeden. Za pozwoleniem, dowódco. Laboratoria są w stanie najwyższego pogotowia. Zespoły czekają na rozkazy. Możemy natychmiast rozpocząć badania nowych artefaktów. No, nie chciałem ryzykować utraty żołnierza. Tym bardziej, że koleżanka już była... Nasza Zuza była ranna. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Żółto Beluci awansuje. Szturmowcy to nasi frontowcy. Pierwsi ruszają do boju i ostatni schodzą z pola walki. Ranna. Melt, kawałek broni i zwłoki. Operacja Niepokorny Cień. Drużyna X-Komu wysłana do Chin uniemożliwiła obcym porwanie w Szanghaju. Władze kraju Chiny dziękują dowódca za pomoc. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Europa i Afryka, zwiększyła się panika. Będziemy w kontakcie, dowódco. No i mamy właśnie pokój sytuacyjny. Każdy członek Rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. I to mamy, co tu mamy. Finanse X-com. Jak to wygląda? Przychody miesięczne to 122, nie jest dobrze. Rosja. Wystrzel satelitę. Rosja, Wielka Brytania. To jest ten sam rejon, jak nie mam. No i to jest właśnie zagadka polegająca na tym, gdzie będzie następny atak. Rozumiem. Będziemy śledzić ten kontakt. Ale nie wydaje mi się, by miał jakiś związek z aktywnością UFO. O czym wy mówisz do mnie? W ogóle to jest brak dostępnych satelitów. Ach, dział techniczny. Czemu ja nie mogę budować kolejnego przekaźnika? Za mało techników. Ale technicy dopiero wykonam misję, której dostanę. No dobra, jedziemy do hangaru. Mimo wszystko poproszę o zamówienie, tak czy inaczej, interceptorów, żebyśmy mieli wszędzie komplet. No i chyba nic nie mogę zrobić, tak? Tu mogę produkować przedmioty, ale to dopiero jak będę miał jednego satelitę za 13 dni. No jedziemy, centrum kontroli i skanujemy. Materiał zakończono. Można produkować kamizelkę zwaną włókien. Świetne. I teraz poproszę o... Oto, rekombinacja meldu. Zobaczmy, co to znaczy. Technologia ma wiele potencjalnych zastosowań. Zespół badawczy z pewnością chce się już zabrać do pracy. Dam znać, gdy tylko trafimy na coś ważnego. Koszt projektu może po taniości 80. Produkujcie. 4 kamizelki z włókien. Jakiś pierwszy pancerz. Centrum kontroli. Skanujmy. Są nowe interceptory. Małe. Wypuść myśliwce. Leci. Ponieważ ufok jest mały, to myślę, że nie będzie problemów. Widzimy bandytę. Strzelaj do niego. Świetnie.
Tak jest, pierwszy sukces. UWU 3-7. Potwierdzam zestrzelenie wroga 001. Powtarzam, UFO zestrzelone. Jak mnie słychać, odbiór? Głośno i wyraźnie, WD-37. Dobra robota, bez odbioru. Dobra, słuchajcie, ludziska. Przekierować satelitę rozpoznawczego Bravo i chcę obraz z miejsca katastrofy. Właśnie znalazł się w zasięgu, ser. Na ekranie. Powiększyć. Wciąż w jednym kawałku. Dowódco, radzę natychmiast wysłać na miejsce zespół uderzeniowy. Wyślij Skylandera. No i mamy tu nowego żółtodzioba, więc sobie go dostosujemy. Simba. Simba Kembe, bo podoba mi się. Tylko nazwisko ci zmienię. Gdybyś mi się lepiej kojarzył. I ty Polakiem raczej nie będziesz. Niech to będzie Niemiec. Żeby było weselej. To będzie taki naturalizowany Niemiec. Wyglądasz dobrze. No, kolor skóry mi pasował. Dobra. Zarost. Tak nie wyglądają Niemcy. Ale tak może już być. Jakiś dodatek ci zmienimy. Niech będzie zwykły, tylko kolor pancerza, żebym wiedział, że jesteś żółtodziobem. Fajne są te kolorki. Fiolecik. Gdzie jest szturmowiec Imperium? Jest, dobra. Zaraz. Co wyposażenie? Mamy kamizelki? Jeszcze produkujecie, tak? No to trudno, życie. A rozpocznijmy atak. Słuchajcie, następna operacja odbędzie się na terytorium Nigerii. Mamy z... Wygląda na to, że UFO spadło na gęsto zaludniony teren w obrębie miasta. Miejmy nadzieję, że nikogo tam akurat nie było. To coś nowego, bo UFO zawsze rozbijało się gdzieś tam w lesie. Odszukać ocalałych członków załogi, znaleźć karnistry z meldem. No i dobra. Wielkie niebo. Jesteśmy na północy od miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1, gotowy do ataku. Słyszę was głośno i wyraźnie, Wielkie Niebo. Będziemy monitorować te odczyty. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie statku obcych. Dobra. Tu mamy oczywiście zapis. Nie autozapis, tylko... Gra 2. Akceptuj. I powrót do gry. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Okej. Mohamed, Warda, Thor, Olsen. Zrozumiano. W zasadzie to mogłem się rozejrzeć, jak mapa wygląda. Ale zakładam, że to jest róg jeden, a... czyli albo w tą stronę możemy iść. Przytul się tu. Monika Bellucci ze swoją strzelbą. Świetnie. Czy to był żółtodziób? Nie, to nie był żółtodziób. Strzelanie w biegu. To umożliwia oddanie dwóch strzałów. Tamten zginął już, a już mam dwie ikonki. Bo to umożliwia ruch i jeszcze strzał.
tej klasie żołnierza. Schowaj się za winkiel. No mój żółto dziobie. Pobiegniesz za ciężarówkę. Masz się wykazać. Tu. Rozkaz. Thor Olsen. Ty przez te drzwi do środka. Cisnę. Ty widzisz go cały czas. To się zwiesił ten... Jak to powiedzieć? No. Zwiesił się jeden umarły ten ufok. Za stół bilardowy. Okej. Warta. Jest pojemnik z meldem w środku. Tak jest. Otwórz drzwi. Ciekawy gadżet w polu widzenia. I brak ufoków. Więc kolego, czy ty możesz podbiec do niego? Prawie. Przechodzę na pozycję. Wejdź chociaż do środka za biurko. Koleżanka, trochę do przodu. Mohamed. Tak jest, wykonuję. Tam się schował. Co to było? Jedna tura, czyli podchodzisz i zbierasz. Mam to. Świetnie. I do drzwi. Ty tak samo, do drzwi. Ora di correre. Tutaj poproszę, może tak, najpierw ciebie, bo zakładam, że pójdziesz za półkę ze słodyczami, z dżemem. Mamy go. I oddasz strzał. Dlaczego nie zabiłeś? Twoja szansa, żółto dziobie. Simba, pokaż, że jesteś lwem. Została dziura w ścianie. Wystraszył się. Tak jest. Dobrze. Chłopaki. Dzień dobry, 47%. Strzelaj! Nie popisałeś się. Mógłbym podbiec i cię zastrzelić. Opłaciło się. No ślicznie, Monika, byluci. Byluci. Rozkaz, pędzę. Będzie moją idolką. Dobra. Simba. Może tu.
Warta. Przeładuj. Gotów. Okej. I też przeładuj. Świeże pestki w magazynku. Przeładować. Rock and roll. Z prawej strony, dobrze. Coś tam jest. Zaraz się z tym poznamy. Tutaj, tutaj, tu. Przyjąłem. Poproszę Warta. Koleżanka tutaj. Si, señor comandante. Są. No i teraz tak, Thor. Niestety nie możesz już strzelać, tak? Więc trzeba tych naszych kolegów tu rozstawić. Lecisz. Spłoszyli się. Pytanie, czy aż tu biec? Jest daleko jeszcze. Nie powinni mnie trafić. Rozkaz. Może na lewą flankę. Dobra, zbostawał się, czyli tylko jeden będzie strzelał. Nie trafiasz. Pięknie. Ależ to się dobrze poszczęściło teraz. O tak, w takiej okazji nie można przepuścić. Thor, poproszę przywitać się tutaj z naszymi kolegami. Podziękował. Szkoda, że tylko tą jedną rakietę nosisz. A my ostro do przodu. Mamy złe odczyty. Gdyby się zgadzały, to mielibyśmy do czynienia z istotą składającą się niemal z samej energii. Już się za to biorę. Pięknie, wyszedł ci na pozycję. Traf tylko. Dobrze. On tak musi zejść w dwóch rundach, to nie jest to lekko. Ale to go wypłoszy. Raz. Przeżyj. Świetnie, nawet nie trafił. Walą do mnie! Nie pękaj. 20%, dobrze się schował, to nie. Oddasz mu granatem, jeśli będzie okazja. Poproszę o sprint i strzał. Egzekucja to jest. Czyż Monika Bellucci nie jest słodka? Nie znalazłem drugiego karnistra. Dlaczego nie mogę zebrać karnistrów w momencie, w którym wybiję wszystkie ufoki? Smutne to. Doskonała robota, dowódco. Po takiej misji nasi żołnierze muszą czuć się wspaniale. No pewnie, że tak. Nawet nie liznęli. Mortel Olsen. Co masz? Celownik. Dodatkowa premia, rój pocisków. No, dwa razy strzelać w jednej turze? Bardzo chętnie. Mamy pancerz skorupowy. Nowe badanie. Komputer, źródło zasilania. Całkiem niezłe. No dobra. Ja w tym momencie podziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnej części Przygód Dzielnych Żołnierzy XCOM. Hej!